Cześć wszystkim, tu Emil i witajcie na jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. W dzisiejszym krótkim odcinku podsumowanie roku oraz podsumowanie akcji Iron Man dla dzieci w Korei Północnej. Zapraszam. Obecnie jestem w Polsce, urodziny na święta. Moja żona dzisiaj przyjeżdża do Polski i spędzimy razem święta. W ciągu tego tygodnia mojego pobytu tutaj w Polsce spotkałem się z Wami. Były imprezy w Warszawie na SGH oraz na UW. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na te wykłady. Mam nadzieję, że wykłady Wam się podobały i zainteresowały Was Koreą Północną. Niestety z braku czasu nie mogę pojechać do innych miast, żeby zorganizować podobne imprezy. Może w przyszłym roku, jak ponownie przyjadę do Polski, uda się zrobić jakieś tournée po innych miastach, gdzie będę mógł zrobić właśnie także prezentację o podróżach do Korei Północnej. W tym roku dużo się działo na moim kanale oraz w ogóle wokół Korei Północnej. I prawdopodobnie dlatego właśnie mój kanał tak szybko się rozwijał w tym roku. Bodajże na początku 2017 roku miałem 5000 subów. Potem w ciągu kilku miesięcy to naprawdę totalnie jakoś wybuchło niesamowitym tempem. A w kwietniu już było ponad 10 tysięcy. Naprawdę tempo rozwoju tego kanału było niesamowite. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny, że oglądacie, subskrybujecie mój kanał, a także polecacie go swoim znajomym. W przyszłym roku będę dalej kontynuował prowadzenie tego kanału. Będę opowiadał Wam o Korei Północnej, o podróżach. Może trochę więcej o współczesnej Korei, więcej o kulturze, więcej o gospodarce, jakieś recenzje filmów może. Oczywiście dalej będą podróże do Korei Północnej, planuję kolejne wycieczki do KRLD, najbliższą prawdopodobnie na majówkę, więc jeśli chcielibyście pojechać do KRLD ze mną, to zapraszam na majówkę lub wakacje. Ostatnio także rozwijam mój drugi kanał o Japonii, Aiko i Emil, tam możecie oglądać nasze daily vlogi z życia z Japonii, z podróży oraz odcinki na temat nauki języka japońskiego, więc jeśli Was to interesuje bardziej niż północno-koreańska propaganda, to znaczy wiadomości z Korei Północnej, to zapraszam na nasz drugi kanał. A dzisiaj przede wszystkim chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że wsparliście moją akcję Iron Man dla dzieci w Korei Północnej. Akcja zakończyła się we wrześniu, jednakże dopiero niedawno pieniądze zostały przekazane do fundacji w Anglii. Udało nam się zebrać aż 6735 zł, za co Wam serdecznie dziękuję. Jesteście naprawdę wspaniali. Ponad 100 osób wpłaciło na pomoc dzieciom w Korei Północnej, na fundację, która zbiera pieniądze po to, aby kupować mąkę, z której potem jest pieczony chleb dla dzieci w wieku szkolnym. Dzięki Waszym donatom północno-koreańskie dzieci otrzymają świeży chleb w trakcie zajęć w szkole i myślę, że będą naprawdę, naprawdę szczęśliwe, że ktoś o nim myśli i ktoś im pomaga. Szczególnie w tym roku sytuacja w KRLD jest bardzo ciężka z powodu sankcji gospodarczych, z powodu całej tej zawieruchy i nerwowej atmosfery wokół tego kraju. To cała atmosfera właśnie powoduje, że wiele organizacji charytatywnych nie może już funkcjonować dalej w Korei Północnej lub ich działalność jest bardzo ograniczona. Wiele instytucji oraz osób, które wspierały te organizacje charytatywne, wycofały się w tym roku z pomocy, a to dlatego, że no, obawiają się sankcji gospodarczych, mają już dość latających rakiet i z wybuchających atomówek i po prostu już nie chcą pomagać Koreańczykom. Dlatego Wasza pomoc w takim trudnym momencie była naprawdę bardzo, bardzo ważna i także organizatorzy tej zbiórki, Fundacja Manna Mission for Europe, także mi napisała, że naprawdę w tym momencie ten donate ponad 6 tysięcy złotych był naprawdę, naprawdę bardzo ważny. Nie obyło się też bez problemów, ponieważ to nie było takie proste przekazanie pieniędzy tej fundacji. Otóż okazało się, że transfer bankowy został opóźniony przez banki polskie, które nie chciały przepuścić tego transferu, gdyż w nazwie tego przelewu znajdowała się nazwa kraju Korea Północna, North Korea. I to spowodowało, że po prostu banki odmawiały dokonania tego przelewu. Zajęło nam to około 3 miesięcy i musieliśmy dokonać także kilku prób, żeby przelać te pieniądze. W ostateczności, ponieważ banki nie chciały nam pomóc, to pieniądze zostały przelane na PayPala, a potem przez PayPala zostały przelane do fundacji w Anglii. Wszystkie pieniądze zostały bezpośrednio przekazane przez fundację Polak Pomaga do fundacji Manna Mission for Europe. Ja tych pieniędzy nie otrzymałem na swoje konto, zostały one bezpośrednio przekazane na konto fundacji. Czy w przyszłym roku będę dalej organizował takie zbiórki? Trudno powiedzieć. No na pewno nie będę organizował w taki sposób, gdzie można zablokować właśnie ten przelew. Więc
albo będziemy robić to w jakiś inny sposób, albo znajdziemy jakąś inną platformę, lub bezpośrednio będę Was namawiał, żebyście wpłacali na rzecz jakiejś fundacji. Obecnie prowadzę kolejną zbiórkę, która ma związek z premierą mojego kalendarza ze zdjęciami z Korei Północnej. Już ponad 100 widzów zakupiło mój kalendarz z Korei Północnej ze zdjęciami z KRLD. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Został on już wysłany do prawie 100 osób. Wyprzedał mi się cały zapas, więc będę musiał zrobić dodruk. Jeśli chcielibyście zamówić ten kalendarz, to wciąż jest taka możliwość. Dodałem w końcu płatności przelewem, o co bardzo prosiliście, więc teraz możecie już zapłacić za ten kalendarz bezpośrednio przelewem bankowym oraz PayPalem. Jeśli wolicie PayPal, to także jest dostępny, a wkrótce także będzie możliwość płacenia tymi szybkimi przelewami natychmiast. Na razie ta funkcja jeszcze jest w trybie weryfikacji, więc musimy troszeczkę jeszcze poczekać. W kalendarzu znajdziecie 13 moich najlepszych zdjęć z Korei Północnej. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jest także element propagandowy dla tych, którzy lubią właśnie takie propagandowe smaczki. Część zysków ze sprzedaży tego kalendarza zostanie przeznaczona na cele charytatywne w KRLD. Tym razem wspieram fundację First Steps z Kanady, która dostarcza mleko sojowe dla dzieci w Korei Północnej. Spodziewana wysyłka tego kalendarza będzie na początku stycznia, kiedy jeszcze będę w Polsce. Postaram się także podpisać jak najwięcej z nich, więc jeśli chcecie zakupić ten kalendarz, to musicie się troszeczkę pośpieszyć, ponieważ no, muszę zrobić dodruk, muszę wiedzieć, ile ich mam zakupić, no i muszę je wysłać przed moim powrotem do Japonii. Więc jeśli chcecie otrzymać kalendarz na 107 rok ery Juche, to koniecznie zajrzyjcie do nowego sklepiku na kanale. Dodatkowo założyłem także sklepik na Kapsel, gdzie dostępne są różne kubeczki, koszulki z różnymi wzorami, które zostały zaprojektowane przez mojego grafika. Są to trochę takie minimalistyczne wzory, ale mam nadzieję, że Wam się spodobają. Ja także założyłem ten sklepik także po to, żeby kupić coś dla siebie, ponieważ chciałem trochę upgrade'ować swój zestaw koszulek używanych na vlogu, więc ja sobie ich kilka zamówię. A jeśli ktoś będzie zainteresowany i będzie chciał wesprzeć w ten sposób kanał, to także zapraszam do sklepiku. Następne będą także wzory inspirowane Japonią oraz naszym drugim kanałem iKoiEmi, ale to już wkrótce. I to chyba tyle na dzisiaj. Chciałem Wam podziękować za ten naprawdę wspaniały rok. Kanał już ma prawie 35 tysięcy widzów i myślę, że w przyszłym roku przynajmniej podwoimy tą liczbę. Chciałem Wam także życzyć wszystkiego najlepszego oraz po prostu wesołych i rodzinnych świąt razem z Waszymi bliskimi. Ja przyjechałem właśnie do Polski po to, żeby się spotkać z rodziną i żeby z nią spędzić czas. I tego samego życzę Wam. Więc dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia we vlogach oraz do zobaczenia w Pyongyangu. Na razie.